Kiedyś mieszkali tam robotnicy dawnej kopalni Johanna i Huty Julia w Bobrku. Dziś familoki na granicy bytomskich Łagiewnik i Sząbierek oddawane są do użytku mieszkańców. Wkrótce w kolonii Zgorzelec będą mogły zamieszkać kolejne osoby, bo rewitalizacja zabytkowego osiedla dobiega końca. Prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Fatima Orlińska. Większość z tych budynków była w fatalnym stanie. To właśnie remont tych familoków był najtrudniejszym elementem dwóch programów rewitalizacji kolonii Zgorzelec. Pozostałe budynki już zamieszkały przeszły generalny remont z wymianą instalacji stolarki okiennej i drzwiowej. Łącznie to 24 kamienice. Poza walorem wizerunkowym, poza uratowaniem zabytków, bo mamy do czynienia tam nie tylko z remontem, ale w wielu budynkach to tak naprawdę odbudowa tych budynków, bo były one w stanie szczątkowym, tak należy powiedzieć, bo jeżeli mieliśmy budynki, w których były tylko dwie ściany i część dachu, no to nie można mówić tak naprawdę o budynku, a one zostały odtworzone zgodnie ze sztuką. Samo opracowanie koncepcji przebudowy zajęło około 2 lat. Ważny był również teren wokół zabytkowych budynków, stąd powstała infrastruktura, która ma sprzyjać funkcjonowaniu tam mieszkańców. Zagospodarowanie terenu całości, układ komunikacyjny, układ komunikacji drogowej, ciągi piesze, ciągi pieszojezdne, no jakby strefy wypoczynku, placyk sportowy dla dzieciaków, place zabaw, oświetlenie uliczne, to wszystko, co de facto powinno być standardem na tego typu osiedlach. A niestety nie było tam realizowane, nigdy tego tam historycznie jakby no nie było. Choć ostatnie prace wciąż trwają, to efekty są już widoczne. Duże wrażenie robią nowa elewacja drzwi i okna, których wygląd został zachowany zgodnie z oryginalnym. Tego wymagał konserwator zabytków, który od początku ściśle nadzorował projekt. Powstałe w latach 1897-1901 budynki wymagały prostowania, wymiany stropów i jednak znaczenie miały również detale takie jak fuga wykończeniowa. Myśmy po prostu dokładali tylko wszelkich starań do tego, żeby te obiekty były również jak najbardziej fotogeniczne, ładne, piękne. Odtwarzaliśmy drzwi, mieliśmy różnego rodzaju żądania, które pewnie nie potaniły tego projektu, ale wydaje mi się, że efekt teraz jest taki, że warto było spróbować. Cała inwestycja kosztuje ponad 36 milionów złotych, z czego 30 milionów to dofinansowanie unijne. W 13 budynkach powstaje w sumie 40 lokali, które zostaną przeznaczone na mieszkania komunalne. W pierwszej kolejności otrzymają je ci lokatorzy, którzy mieszkali w budynkach, których stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu.